Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A Morice, co chcesz wiedzieć? Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zrumieniłem. Ktoś idzie. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cii, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Chodź, Geralt! Triss, czekaj! Geralt!